Startują piloci doświadczeni, zawodowi, tacy, którzy nie muszą już sobie niczego udowadniać, tylko po prostu dają dla przyjemności. Powiedz mi, bo zapewne słuchacze to zainteresuje, jaką pojemność mają w czasie balonów? Ile tam wchodzi powietrza? Mniej więcej. To są bardzo zróżnicowane pojemności. To te balony sportowe, takie o wydłużonym kształcie, to wahają się 1800 do 2200 metrów sześciennych powietrza. A później a te balony turystyczne i pasażerskie, to już nawet przyjechał tutaj balon, który ma 8500 metrów sześciennych pojemności. I to wszystko ogrzewane gazem przy użyciu właśnie takich fantastycznych dysz. Mieliśmy okazję przed chwilą zobaczyć, jak działają, bo tam rozstawiony drugi kosztów przed chwilą. To jest zwykły gaz, taki jak tankujemy na stacjach benzynowych samochody LPG. Z tą różnicą, że z dołu zbiorników pobierana jest frakcja ciekła, która właśnie na tych palnikach, na wężownicach, ona się rozpręża i daje nam wytoramy. Bardzo dużo. Powiedz mi, ile godzin spędzonych przez Ciebie w Podlaszu i skąd pasja? Bo to musi być pasja, żeby latać. Ja minęło mi niedawno 1000 godzin. Mam chyba 1068 godzin w tej chwili zarejestrowane w książce. A pasja z tego. To zobaczyłem, że baloniści to jest fajne towarzystwo. Piją wódkę bardzo porządnie. Lepiej jak wszyscy inni w lotnictwie. A mi się to spodobało. A poważnie mówiąc, to... Wydawała mi się kiedyś ta dyscyplina taka właśnie dostojna dla ludzi ustabilizowanych hormonalnie, już poważnych. I przez ostatnie 20 lat nam skutecznie wybijamy z głowy to założenie. Słuchaj, jest jeszcze pytanie takie bardzo proste, bo załoga tutaj w koszu to jedno, ale jest jeszcze zespół naziemny, który kontroluje, bo tak naprawdę możecie sterować balonem, ale nie do końca. To wszystkie są zależnione od prądu, od wiatru, od temperatury, od tego, jak wyglądają te prądy znoszące. Też prądy znoszące. To prawda, ale nie tak, że pilot jest całkowicie bezradny. Ja jestem dla wszystkich. Oczywiście startując, to zawierasz umowę z losem, że będziesz się poruszał z wiatrem. Natomiast na różnych wysokościach ten wiatr miewa różne kierunki. Czyli można sobie zaplanować jakiś sektor, w którym się znajdziemy za jakiś czas, gdzie będziemy lądować. Te zawody balonów na ogrzane powietrze polegają na precyzyjnym prowadzeniu balonu, właśnie na takim wybieraniu sobie warstwy powietrza, żeby zaprowadziły balony na wyznaczony cel. Jeden z celów jest tutaj w Kozielnie na plaży. I piloci będą mieli za zadanie tak wybrać miejsce startu, żeby wiatr tutaj naniósł. Czyli tak naprawdę mogą startować z różnych miejsc, które sami wybiorą, w jakimś tam określonym promieniu od punktu lądowania. I tak muszą dobrać, tak jak mówisz, parametry pogodowe, żeby dokładnie przylecieć tutaj i pikować, bo przecież słyszałem takie stwierdzenie, że tu balony będą pikować, tak? Rano jeden balon pikował tak, że uderzył w ziemię i dostał 500 punktów karnych. Przypadkowo to był akurat mój syn i przez to go kosztuje dwa miejsca w generalce. To widzę, że to zaraża rodzinne takie latanie. Czegoś Ci życzyć, skoro już tylko odpoczywasz latając podczas tych lotów? No ja mi stąd się życzę udanego dmuchania.
No to ja Ci życzę udanego dmuchania, ma się przed sobą jeszcze kilka dni tego dmuchania tutaj u nas na Opolszczyźnie. Niech Wam będzie jak najlepiej na Opolszczyźnie. Dmuchajcie szczęśliwie. Dziękuję bardzo. Radio Opole. Miło mi. Wie pan, to jest Jurek? Możemy, dzień dobry. Bo przedstawiłam Cię jako mistrza świata, złoty medal w Dubaju. No otóż, jak się z tym mówiło, także... Ale tytuł pozostał. Tytuł się... Zemlu mistrz świata... W Dubaju. Tak, Lubek Strowcowy. Możesz nam się jeszcze przedstawić? Bamberski Wojtek z Wrocławia. Cały czas zadaję sobie pytanie, skąd pasja, bo inaczej tego nie można nazwać. Skąd pasja do uprawiania takiego, a nie innego sportu? To jedno z podstawowych pytań, jakie słyszę zawsze. Zaczęło się oczywiście, jak to zwykle bywa, od rodziców, czyli od ojca, który tą pasję rozpoczął. W latach 80. z kolegami z klubu wolnowego zaczęli latać, kupić balony. Tak tutaj od dziecka jeżdżę, znowu pomagam trzymać. Byłem kierowcą, potem latałem w zawodzie jako obserwator. No i w końcu licencja, można sobie lata 90. Powiedz mi, jak bardzo się to wszystko zmieniło, bo mamy dziś przełożenie. Mam przyjaciół, którzy w tej chwili gdzieś usiłowali przepłynąć samotny Atlantyk w regatach Ostar. I przeglądając te wszystkie wcześniejsze rzeczy, wiem, na czym polega nawigacja 20 lat temu, a teraz. Powiedz, jak to wszystko się zmieniło, bo w tej chwili jest, no nie powiem, że prościej, ale... Myślę, że teraz jest trudniej nawet. Kiedyś zatrzymaliśmy na mapę, obserwowaliśmy punkty na Ziemi, nie było ani GPS-ów, ani telefonów, ani radiostacji, także te loty były takie bardzo wymagające od wszystkich, od całej ekipy, cała ekipa musiała uczestniczyć, żeby ten balon potem odnaleźć, żeby ten balon dobrze doleciał, trzeba było opracować ten plan lotu, obserwować dobrze Ziemię. W tej chwili zmieniło się to, jak tak samo zmienia się wszystko, latamy z laptopami, latamy z GPS-ami, latamy z logerami, właściwie już po traku, jak samoloty niemalże rejsowe, trak jest wyznaczony i balon próbujemy kierować na tą ścieżkę i dochodzić do celi, zdobywać punkty. Ktoś przed chwilą powiedział, że na różnych wysokościach ten wiatr porusza się w różne strony. Dzisiaj mamy takie sympatyczne chmury nad nami, bo gdzieś tam się wysoko pojawiły takie powyżej 6-12 tysięcy metrów, przepraszam, pogody zapowiadam. Także tak, mam tak. Już takie powoli zboczenie. Powiedziałam, że ty też wychodzisz z domu rano, spoglądasz w niebo i mówisz, o, polatało mi się wieczorem. Dokładnie, zawsze, nawet jeżeli lot nie jest zaplanowany, to o, przez okno pogoda się na latanie. Dzisiejsze niebo to nam pokazuje. Te wysokie chmury to są cirrusy, tam bardzo wysoko nam nie przeszkadzają zupełnie. Natomiast te kumulusy musimy je obserwować, żeby nie stały się z nich kumulonibusy i wtedy to jest już na nas bezpieczeństwo. Natomiast patrząc na pogodę, dzisiaj będzie spokojny, fajny, przyjemny lot. Czyli co, jak to przed chwilą powiedział twój przesympatyczny kolega z balonu z numerem 21, udanego dmuchania, tak? Bardziej tyle samo lądowań, co startów. Tak, i tym optymistycznym akcentem zakończmy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Uprzejmie, dziękuję bardzo. Zrobiliśmy. Thank you.
do drogi. Dlatego, że promień pomiaru mamy 50 metrów. Proszę Państwa, to nie są żarty. Obejrzeć kilkudziesięciu metrów ciężkim woreczkiem z piaskiem. To naprawdę najprawdę... Ale idą pięknie, pięknie. Jak schodzą. Uwaga, za chwilę ten żółt będzie zrzucał, ponieważ on już nie przejdzie bliżej. Oj, znosi. No, bo nie miała innego wyjścia. To było w prostej linii najkrótsze. Oj, niebieski, świetnie. Ale idą równo, łeb w łeb. Prawie, że się trzymają. Niebieski będzie miał najlepiej. Ojej. Jednak rzut jest pionowy, Państwo zauważyli. Pięknie! Pięknie! Koleżanka Beata, zobaczcie, jak to było. Beata już skoczy. Gazu nie ma, gazu. O, to jest na...
tak dobrze zarło. Siódem to Zbigniew Godzic, Gnieźno. Ale poszło tyskie pionowo do góry. O, jak idzie. Leciutka, idzie balon. Pięknie idzie. No, kolega z Tauron idzie na to. Z numerem 5 Adam Jaskulski. Adam Jaskulski to konieczny klub Palonowy. Mirosław Kowalski. Zbliża się Damian Roszczuk, klub sportu Balonowy Wrocław. Ale upolanie te. Urodził się i wychował w Opolu. Przewiduje czterech
konkurencji. Pierwszą widzieliście. Marek, a jakoś zarażę jeszcze mikrofon do tego klawisza? Nie.